Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek. Witam was w kolejnym odcinku z The Lucky Charm 4. Puchar widzów oczywiście zimowy, nadal trwa. No i przenosimy się do kolejnego konkursu. Znów jest to Bischofshofen, po raz drugi oczywiście. No i ruszamy z konkursem, rozpoczyna wszystko oczywiście Lampek. Niestety dzisiaj nie ma naszego korespondenta. No niestety wirus go dopadł i musi wyzdrowieć. Myślę, że przez tydzień może go nie być. No ale myślę, że sobie poradzimy. Lampek rozpoczyna od skoku na 130 metr, 50 cm. No to niezłe. No i Wiktor z numerem drugim. No szkoda niestety naszego korespondenta, bo zawsze ma jakieś ciekawe informacje do przekazania o skoczni. No ale cóż, dzisiaj go nie ma, musimy sobie radzić bez niego. Wiktor słabiej, 128,5 metra. Z trzecim numerem Maciek. Oj, Maciek, dobry skok to będzie? No powiedzmy, że tak. 132 metry to jest na razie najdłuższa odległość konkursu. Brawo, Dawson. Wiatr wcale dzisiaj nie pomaga naszym skoczkom, więc zobaczymy, jak będą skakać. No na razie nie zanosi się na dalekie loty. 131,5 Dawsona. No i jednak jest liderem o 0,1 punktu przed Maćkiem. Kari. Oj Kari, nieco za wczesne wyjście z progu, co oscyluje właśnie w odległości. Piąte, ostatnie miejsce Kariego w tej chwili. Kiwi. Złe wyjście z progu. No i skok też nie najgorszy. Ale miejsce trzecie w tej chwili. Dopiero na sześciu skaczących, więc jest daleko. Zdzichu wiadro. Tak jest. Piękny lot. 131,5 metra. No i mamy nowego lidera. Jest to Zdzichu wiadro. Real Tobi. Nie, 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 jeszcze raz nie. Szóste dopiero miejsce Reala Tobiego. To nie był dobry skok. No i Filip Kasprzyk z numerem 9. Jak on sobie poradzi w tych jakże ciężkich dzisiaj warunkach? Filip Kasprzyk, dobre wyjście z progu. To może być najdłuższy skok. I chyba tak jest. 132,5, no najdłuższa odległość, ale zaś Zdzichu wiadro 0,2 punktów. No to Daniel Groński, numer 10. Oj tak, Daniel, pięknie. 136,5 i zdecydowanie przewyższa przeciwników w tej chwili. Brawo, polski ziom. Też nieźle. Miejsce czwarte polskiego zioma. Mario Ninja 335. O, jeszcze dalej chyba od właśnie Daniela. 137 metrów, ale gorsze oceny za styl. No i jest o 2 punkty i 1/10 za Danielem. Janusz Mistrz. Nie, to nie był skok na lidera. Szóste miejsce dopiero Janusza. No i Mystic, kolejny skoczek, który już sunie nam po rozbiegu. Mystic, Mystic, dobry skok. Miejsce trzecie, tuż przed Zdzichu wiadro. No i czas na Xavera. Czy Xaver nam się odblokuje? To jest dobre pytanie.
razie nie wygląda na to, że miałby się odblokować. Ten skok też nie był przekonujący. Piąte miejsce Xavera. No to Kliks. Kliks, bardzo dobrze. Bardzo. Siódme miejsce, brawo. Brawo dla Kliksa. No i czas na Nika. O, jakby chyba zbyt wcześnie wyszedł progu Nik. No i to pokazuje nam też odległość. 130,5 tylko i 14. Bardzo daleko Nik jest, no niestety. Mateusz Sport. Mateusz Sport daleko. Oj, bardzo daleko. 136 i skakuje nam na drugie miejsce Mateusz Sport. No to czas na Alana. Oj nie. Spóźnione wyjście z progu, no i najkrótszy skok tak naprawdę. 122 metry, ostatnie miejsce, 110,1. Karolina Białek. Oj nie, też spóźniła wyjście z progu. No ale troszkę dalej skoczyła, no ale... 17 miejsce, też raczej nie widzę tu szans na awans. Diablo 235. Diablo. Oj, to też jest krótki skok. 14 dopiero miejsce Diablo. Czas na Cydzika. Oj, Cydziu daleko. Pierwsza dziesiątka jak na razie. Czwarte miejsce nawet Cydzia. No ta 136,8, ale ładny to był skok. Adaś. Adaś też daleko. No teraz mamy festiwal dobrych skoków. Czwarte miejsce razem z Cydziciem. Adaś, brawo. No to teraz Plotgamer. Ładnie leci Blotkamer i też niezły skok. Miejsce szóste, no więc na razie dobre skoki oglądamy. Miraz. Oj, ładnie Miraz, no mogą być gorsze noty. No i też przez to szóste miejsce Mirasa. Ale to był ładny, daleki skok. Seser 22. Wyjście z progu niezbyt dobre, leci spokojnym lotem, no ale to nie jest skok na dzisiaj na awans do drugiej serii. 25 miejsce dopiero. Limocy. Też Limocy się nie może w tym roku za bardzo przebić, widzę. Nie. Zdecydowanie nie. 15 dopiero miejsce Limocego. To nie był dobry skok, nie oszukujmy się. Peca. Oj, Peca też niedobrze skoczy. Jeszcze gorzej, o Jezu. 27 miejsce, przedostatni. Krzysztof Białek. Ładnie daleko, brawo! Siódme miejsce Krzysztof Białek. No jest znowu dobra pozycja do ataku, do drugą serię. No i Filip Kosipięta. Podstawa, dobre wyjście z progu i później dobre ułożenie w locie, tak jak zrobił to Filip. I miejsce siódme dla Filipa, brawo.
Ella surwa na zakręcie. Powinien być dobry skok, bo ładnie leciał i brawo. Miejsce 10, dobry to był skok. Konrad. No, Konrad zepsuł, więc on nam tu odpadnie na pewno. 28 dopiero miejsce, Artur Sokołowski. No, tutaj walka o ten największy laur będzie trwać pewnie do ostatniego konkursu. Tu nikt nie jest pewny niczego. No i Artur Sokołowski, 14 miejsce na chwilę obecną. Czas na Bledrowa. Też dosyć mocno spadł w tej klasyfikacji. Ale może ten konkurs mu pomoże się odbić. Na razie 12 jest. No i czas na Krzycha. Oj, ładnie, daleko. Też miejsce 10, Mystic Ella Zurba i właśnie on na tym 10 miejscu. No i Steel Eleven. A już Steel zepsuł swój skok. I to zdecydowanie zepsuł. Dopiero 24 miejsce Steela. Uuu, ja tu widzę cienkie. Cieńko. Dzisiaj z nim Fafi. Tym bardziej nie. 32 dopiero miejsce Fafiego. No i Kimbim. Zobaczymy, jak sobie Kimi poradzi z tymi warunkami. Też nie wygląda to dobrze w wykonaniu Kimi i jest kiepsko. Miejsce 30 w tej chwili Kimi. No ale to jeszcze przed nami zostało, więc raczej nie zobaczymy Kimberly w drugiej serii. Łukasz. Tak, właśnie Łukasz przeskakuje. No i pierwsza dziesiątka. 14 miejsce jednak, ale to jest wszystko do odrobienia. To są małe straty. No i Fanbarcy. Fanbarcy tak na styk, 20 miejsce. No, awans jak na razie jest. Andrzej YouTube'a. Dobrze, Andrzej YouTube'a. 15 miejsce. No i Bajasz. Bajarz, jak się uruchomił! No i czwarte miejsce, dobre miejsce Bajarza, 136. No i co tu nam jeszcze zostało? No niewiele, niewiele. Pawcia między innymi. Jak sobie poradzi właśnie Pawcio? Też będzie to chyba dobry skok, tak mi się wydaje. Dobra parabola lotu i to jest niezły skok. Miejsce 14 jednak, no. Pozycja może daleka, ale straty to są niewielkie. No i Janko Mistrz, który atakuje liderowanie tak naprawdę. No, zobaczymy. No nie był to skok oszałamiający. 15 miejsce. No ale wszystko zależy od tego, jak skoczy właśnie Maurycy. O, Maurycy, świetnie. I to jest siódme miejsce Maurycego. To był najlepszy skok, jaki mógł oddać się Maurycy. No ale po pierwszej serii nie on prowadzi, a Daniel Groński, który pierwsze pięknym skokiem 136,5 metra w pierwszej serii prowadzi przed Mateuszem Sportem. Trzeci jest Mario Ninja 335. Czwarte miejsce okupuje zaś trzech
Rywali Cydziu, Adaś i Bajasz, 7 Maurycy, lider 8 Miraz, 9 Filip Kosipięta, 10 zamyka Krzysztof Białek. Jak tam na dole wygląda? 3 ostatnie miejsca, które dały awans, to jest Limocy, Dawson i Maciek. No Stil, Kiwi, no niestety mieli pecha, że nie udało im się awansować. Chociaż, kurde, no podobne odległości mieli. No ale cóż, widzimy się za chwilę w drugiej serii konkursu. No i otóż jesteśmy, Maciek rozpocznie tą drugą serię. 30 miejsce po tej pierwszej serii zajmował Maciek. Zobaczymy, jak mu wyjdzie teraz ten skok. No to nie będzie obiecujący skok. Jeden punkt chyba można mu doliczyć do konta, chyba że ktoś źle wyjdzie z progu. Dawson. Zobaczymy. No a Dawson, piękny lot. 135,5. No i myślę, że troszkę dłużej może tam na tym miejscu postać. Chyba że Limocy wniesie się na wyżynę. Nie sądzę. Choć podobny bardzo skok. Drugie miejsce. Jednak przegrał. No i Janusz Mistrz. Nie. Bardzo kiepsko. Trzecie miejsce dopiero. Maciek nadal ostatni. No i polski ziom. Polski ziom. No chyba lider. Czy jednak nie? Jeszcze jednak nie. 1/10 punktu Dawson przed nim. No Dawson nadal się trzyma. Fan Barcy. Dosyć odległe, 25 miejsce po pierwszej serii. Ale nie zawsze można prowadzić i liderować, ale teraz piękny daleki lot. 137,5 metra. No i gromkie brawa za ten skok, bo to chyba najdłuższy skok konkursu w ogóle jest, więc brawo. Kliks. Się zacznie festiwal skoków. Kliks. Miejsce czwarte dopiero. Za polskim zionem Dawsonem oczywiście również. No i Filip Kasprzyk. O tym, że potrafi skakać, chyba nikt nie wątpi w to. Ale ile będzie w tej pierwszej serii? W drugiej, przepraszam. No niezbyt daleko. Miejsce szóste. Za Limocym jeszcze wylądował Artur Sokołowski. Dosyć daleko, ale nie wygląda na to, że miałby się poprawić mocno w drugiej serii. Nawet straci to dużo. Miejsce siódme dopiero Artura Sokołowskiego. No i Xaver jest w drugiej serii. Ale jak w tej drugiej serii skoczy? Zobaczymy. Troszkę za bardzo pasywnie w locie. No ale skok nie najgorszy. 134, miejsce piąte Xavera na chwilę obecną. Zdzichu wiadro. Dobry skok Zdzichu wiadro. Miejsce drugie za fanem Barcy tylko. Andrzej YouTube'a. No jeden z czołowych zawodników tego sezonu. Zobaczymy. No to był dobry skok Andrzeja, brawo. Miejsce drugie spokojnie, tylko fan Barcy przed nim. No i kolejny zawodnik z czołówki, czyli Łukasz. Ale ten skok chyba nie będzie tak udany jak poprzedników. Nie, bardzo krótko. I miejsce dziesiąte Łukasza. Oj, tutaj przegra tą rywalizację dzisiaj z prowadzącą dwójką Ledrow. No i mamy pechowca. Bledrowa. Spóźnione wyjście z progu. No i efekt 117,5. 14. Ostatnie jak na razie miejsce.
Janko Mistrz, wicelider całego cyklu. No i nie zachwycił również drugiej serii. Miejsce trzecie co prawda jest, jest blisko czołówki, ale to nie był dobry skok. Pawcio. No, Pawcio, może chcecie cię odkuć, zobaczymy. Nie, oj nie, Pawcio. Zepsułeś tą drugą serię i to tak totalnie. 14 dopiero miejsce, Pawcio. Aj, Mystic. No, Mystic też wcale nie zaskoczył nas za bardzo. No, siódme miejsce. Szału nie ma, ale też nie ma tragedii. Ella Curva na zakręcie. Powinieneś troszkę lepiej skoczyć, choć też tą samą dziurę. 11 miejsce dopiero. Za Limocym, który trzyma się dziesiątki jeszcze. Krzychu. Powinien być lepszy skok, ale nie na prowadzenie. Miejsce drugie, nadal Van Barcy liderem. I się mocno przebija do przodu. Bloodgammer. Blood też nieźle, ale miejsce szóste Bloodgammera. Ajajaj. Krzysztof Białek. No tu się zaczyna walka już o zwycięstwo tak naprawdę. Krzysiu chyba nie będzie walczył o zwycięstwo. Miejsce trzecie w tej chwili Krzysia. No więc dwóch Krzychów na razie na podium, ale to jest na razie. Tu jeszcze sporo przed nami, między innymi Filip Kosipięta, który zajmuje dziewiąte miejsce. Ojojoj, to wyjście z progu nie było idealne. No i widać to. Druga faza lotu też nie. 14 nagle miejsce. No i Miraz. Miraz też jakby spóźnił to wyjście z progu. Tak jest. Zabraknie. 10 miejsce co prawda jest, no ale chyba na więcej dzisiaj liczył. Maurycy. Oj, Maurycy też nie skoczył za daleko. Siódme miejsce Maurycego. No to wcale nie był taki dobry skok Maurycego, nie oszukujmy się. Janko Mistrz jest wyżej, więc tutaj Maurycy przegrał tą rywalizację dzisiaj znowu. Cydzik. Więc w klasyfikacji generalnie zrobi się bardzo ciekawie. Cydziu, Cydziu na lidera idzie, brawo! 135 metrów i Cydziu obejmuje prowadzenie w tym konkursie. Zobaczymy jak następni, między innymi Adaś. No trzeba daleko skakać, Cydziu skoczył świetnie. Nie popełnił żadnego błędu, a Adaś, o to proszę bardzo. Jeszcze brzydkie lądowanie, no i chyba ostatnie miejsce, tak jest, 26. Został jeszcze Bajasz nam na polu bitwy z tej czołówki. Ale czy on Cydzia pokona? No nie jestem pewien. Nie! Ładny miał wyjście z progu, ale potem resztę do dupy i 14 miejsce w tej chwili dla Bajarza. No to Mario Ninja 335. Pierwsza trójka, zaczynamy walkę o podium. Dobre wyjście z progu, nie było złe. No i na prowadzenie na pewno to nie był skok. Miejsce czwarte brakło. No Van Barcy się cieszy, bo trzyma się na tym drugim miejscu. Mateusz Sport i Daniel Groński, ostatnia dwójka tego konkursu. I teraz pytanie, który skoczy na zwycięstwo, który... No na razie wychodzi, że Mateusz Sport. I 134,5 wystarcza, Cydziu na drugie miejsce spada, Van Barcy trzeci. No i został Daniel Groński i wszystko będziemy już wiedzieć.
Daniel! Oj, Daniel wygrywa ten konkurs. 136,5 po raz drugi. No i z dosyć sporą przewagą, bo od 4 punktów wygrywa ten konkurs drugi Mateusz Sport Wied. Pierwsza dwójka się nie zmieniła, a podium uzupełnia Cydziu, który też był dzisiaj bardzo wysoko po pierwszej serii. Czwarty Fan Barcy, który atakował z trzeciej dziesiątki tak naprawdę. Mario Ninja, Krzychu piąty, Mario Ninja 335, szósty, siódmy Krzysztof Białek, ósmy Andrzej YouTube'a, dziewiąty Jan Komisz, dziesiątka zamyka Zdzichu Wiadro, lider na 11 miejscu, więc tu między pierwszym a drugim dużej różnicy nie ma. Fan Barcy podgoni sporo. Na ostatnich trzech miejscach Maciek, Bledrow i Adaś. Spójrzmy na klasyfikację generalną Pucharu Widzów. Tutaj nadal Maurycy z przewagą tylko już 4 punktów nad Janką Mistrzem. Podgonił ich dzisiaj Fan Barcy. Dalej czwarty Pawcio, piąty Andrzej YouTube'a, szósty Bajasz, siódmy Łukasz, ósmy Krzychu, dziewiąta Kimi i dziesiątka zamyka na razie Fafi. Tak się to przedstawia. No czekamy na kolejne konkursy, bo teraz się może zrobić bardzo ciekawe, bardzo ciekawie. Na dole chyba też się nic nie zmieniło. Lampek, Wiktor i Maciek nadal na trzech ostatnich pozycjach. Maciek troszkę punktów dzisiaj zdobył, ale nie zaszalał. Dawson wyprzedził Kariego. No a tu więcej się nic nie zmieniło. Zdzichu Wiadro może troszkę podskoczył. Dobrze. Ja chciałbym Wam podziękować dzisiaj za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o cenie. Łapka w górę, jeżeli tak. Łapka w dół, jeżeli nie. Subskrybujcie kanał. Bo ostatnio niepokojąca statystyka mnie zadziwiła, że większość z Was oglądających tak naprawdę to mnie nie subskrybuje, więc to jest bardzo ciekawe, więc zostawiajcie suba. Ja może będę robił jakieś przypominajki na początek odcinka. Wiem, że to trochę głupie, no ale tak działa YouTube, no trzeba się bronić przed wszystkim jak się da, a ja no chciałbym, żeby te subskrypcje leciały mi w górę. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku za tydzień, na razie, no i hej!